Cześć, jest Ren Sarna i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Monster Hunter World. No to lecimy z kolejnym odcinkiem. Jak widzicie, znów jesteśmy na pustkowiu. Dzisiejszy boss będzie trochę specyficzny, będzie on wodny. To jest chyba jedyny na tą chwilę potwór, który jest w wodzie. Troszeczkę woda nam utrudnia tutaj poruszanie się, natomiast nie sądzę, żebyśmy mieli kolejny raz problemy z jakimś stworem. Jak też widzicie, mamy nową broń, młot. Chcę Wam zaprezentować kolejną z rzędu. Był już chyba, była na pewno katana, był na pewno łuk, nie wiem, czy były twin blady. Natomiast teraz przejdziemy jeszcze do młota. A dzisiejszym przeciwnikiem będzie Juardos. No okej, zaraz wyszukam jakichś śladów. Jakaś nawet widzę, że mgła się tutaj zebrała. No, zobaczymy. O, to możemy zebrać. Trochę staminy nam podniesie. A my na tę chwilę nie możemy znaleźć żadnych śladów, ale gdzieś świetliki nas prowadzą. O ile dobrze kojarzę, to jest właśnie chyba miejsce i leży tego stwora. No, zaraz się przekonamy. Tak, dokładnie, to jest to leże. Już z daleka tam widać. Jest taka dość duża ryba. Młot mi się wydaje, że jest akurat na niego odpowiedni. No akurat też w sumie polecam początkującym graczom młot. Jest on bardzo łatwy do obsługi. Teraz, dobra, zaczniemy walkę. Może uda nam się go przewrócić. Niestety. A! Ale coś mu zniszczyliśmy. Okej. Jeszcze dookoła to są ryby gaju, które mogą nas trochę troszeczkę wkurzać. Mam nadzieję, że w tym momencie tego nie będzie. Trochę z nim powalczymy, trochę z dala od nich. Strasznie brzydki jest ten stwór. To trzeba przyznać. No chodź tu. Dobra, to nie jest chyba jednak najlepsze. O, już nam kotek chce zagrać jeszcze jakąś melodię i... Myk. I go przewróciliśmy. Dobra, naładujmy broń. Och, podniósł się jeszcze. Ale drugi raz go zdołaliśmy przewrócić. Całe szczęście. Wykorzystajmy ten moment. Strasznie w tej wodzie się wolno poruszam, jak widzicie. Sam bieg to jest po prostu... katorgo. Najbardziej opłaca się oczywiście tego stwora bić po głowie, żeby go jak najszybciej wywrócić. Zobaczmy, jeszcze coś z niego wypadło, jakiś materiał. Okej. Krzycz sobie, krzycz. O, teraz będzie chciał jakiś pancerz sobie zarzucić. Możemy to przerwać. Ale chyba nie mam wystarczająco jednak damage'a na to. Okej, nie trafił nas, za to my trafiliśmy jego. Młot nam się tępi, jakkolwiek to brzmi. Będzie trzeba przejść chyba do ostrzenia młota. Może nam się uda? Nie. Niestety też Juardos ma... zarzuca nam jeden status, który spowalnia nam odnowienie staminy. Nie jest to dobre, tym bardziej, że na młocie jest to nam też przydatne. Właśnie ten bieg niestety zużywa nam bardzo dużo staminy. O, ale go ładnie podbiliśmy. Ten atak jest bardzo dobry, bo z każdym atakiem tak jakby zadajemy większy damage. Czyli dobrze go właśnie jakby stosować wtedy, kiedy potwór się przewróci. No biegnij, biegnij, biegnij. I młot w sumie, mimo swojej takiej dużej wielkości, jest mega mobilną bronią. Co jest takie dość dziwne, tym bardziej w tej grze, że tej większość gier jest mało, znaczy większość gier, większość broni jest bardzo mało mobilnych. Okej. Nie trafiamy go jeszcze. Strasznie ciężko to wszystko wyczuć w wodzie. Okej, biegnijmy. O nie. Nie wierzę, że wpadliśmy w to jego błoto.
Podbiegnijmy trochę. Pięknie udało nam się przewrócić go po raz kolejny. O! Kurczę, to bardzo szybko ostrość broni nam spada. Jest to jeden w sumie z początkowych też młotów, więc nie ma co tutaj się dziwić. Spróbujmy trochę odejść i się naostrzyć po raz kolejny. Ucieka? Tak, tak, ucieka. Dobra, to trzeba gonić. Strasznie fajnie wygląda ten efekt jakby tej mokrej peleryny mojej. Ogólnie ten strój, który mamy na sobie, można też go wydropić z aren jako zbroję, natomiast nie jest ona zbyt mocna. Ale to, co mam na sobie, to jest zestaw warstwowy, który możemy zdobyć z kuszaladory, z arcyhartowanej, czyli jest to już taki dość mocny bossik. Ale jak widzicie, udało mi się ją pokonać. Trzeba ją pokonać minimum dwa razy, żeby taki set uzyskać. Ok, tutaj troszeczkę będzie nam łatwiej z nim walczyć. Woda jest o wiele płytsza. Dobra, tylko teraz już nic nie wejść. I pięknie. Jak widzicie, młot jest bardzo dobrą bronią na tego typu stwora. Bardzo często przewraca. Wybija z równowagi. I co jest najważniejsze, i co jest... Może tego nie zobaczymy na tym filmiku, ale młotem bardzo łatwo dosiada się inne stwory, więc jest mega, mega naprawdę dobrą bronią. Dobra, tutaj widzicie już całe okazałości tego stwora. Jest niekiedy właśnie pokryty takim śluzem. No właśnie, teraz to on robi. Brawo, udało nam się. Fajnie, że można też mu przerwać tego typu rzeczy. Już chyba nie uciekniesz. Ale że naprawdę głowa to jest jego bardzo, bardzo słabą stroną. Z czego nie trafiliśmy. Okej. Damage naprawdę wychodzi bardzo, bardzo dobrze w niego. Spróbujmy. O nie, chcę uciekać. Ach. Wykorzystajmy ten moment jego ucieczki na ostatnie już ostrzenie prawdopodobnie. Okej, jeszcze coś z niego zabraliśmy. Już ucieka pewnie do swojego leża, czyli do momentu tam, gdzie wcześniej z nim walczyliśmy. Tak. Tak, dobrze, dobrze myślę. O nie, jeszcze się w jego błoto zdążyliśmy wpieprzyć. O, jeszcze raz. To pójdźmy może górą, gdy bezpieczniej. Okej. Okay. Prawda, on już powinien pójść spać, więc też wykorzystamy tą sytuację oczywiście. Napełnimy się. Załadujemy ten młot jak najbardziej. Staniemy. I okej, okay, możemy chyba... Jest. A tak, oczywiście wyszedł nam perfekcyjnie, gdyż potwór się nie ruszał. No to są już jego ostatnie chwile, więc... Jestem ciekawy, jak bardzo podobać będzie wam się jego zbroja. Bo już ta zbroja akurat z Wardosa jest naprawdę dość ciekawa, jak dla mnie. Za chwileczkę później przejdziemy jakby do jej prezentacji. Natomiast jeszcze musimy go pokonać. I tak też się stało. Więc szybko przechodzimy jeszcze do prezentacji zbroi. Okej, tak nam prezentuje się tutaj zbroja. Jak widzicie, ona już troszeczkę bardziej masywna i aż dziwne, że z takiego brzydkiego stwora jest taka fajna zbroja. Chociaż oczywiście wiadomo, to jest rzecz gustu. Jedyne, co on tutaj zmienił, to hełm. Te jakby uszy po boku strasznie mi się nie podobają, natomiast cała reszta jest dla mnie bombowa. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się ten filmik. Jak ci coś, to zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subskrypcję. A także do następnego. Trzymajcie się, cześć.